Cześć, witam Was w relacji live z Kopernikonu. Jestem dzisiaj z... Cześć, jestem Pyrkonetka. Z Pyrkonetką. Co tu robisz, Pyrkonetko? Przyjechałam na Kopernikon, aby reklamować Pyrkon, który odbędzie się w 2013 roku. A co o tym Pyrkonie można powiedzieć? Mogę powiedzieć m.in., że w tym roku odbędzie się tydzień wcześniej niż zazwyczaj, czyli 22-24 marca, i że jest to największy kontent fantastyki w Polsce w tej chwili, na którym właściwie to w tym roku było ponad 6 tysięcy osób. No dobra, a jak Ci się podoba Kopernikon? Podoba mi się bardzo, co prawda jest dopiero piątek i nie jestem w stanie powiedzieć nic o punktach programu, ale bardzo podoba mi się to, że nie było kolejki.